Witam wszystkich. Wczoraj opryskałem rzepak u taty. Dzisiaj szykuję się do siebie. Wyciągnąłem z beczki tej 700 litrów, resztę dopełnię sobie tutaj stąd. Jest dzisiaj niedziela. Wiem, że nie powinno się, bo zaraz powiecie, że niedzielna praca w gówno się obraca. Mamy za 15, 8, 20. Zanim się zbiorę, to już będzie po blocie pszczół. Mam do opryskania 10 hektarów, bo zaraz będę rozrabiał. Co tu mamy? Proteusa mamy, Intuity, dodam jeszcze Oriusa, aminokwasy Agrosorbu i siarczan. I taka mieszanka idzie u mnie na opadanie płatków. To sobie napełnię wody, zawsze czekam, aż mam tak, oczywiście jak nabieram pełno, czekam, aż mam tak gdzieś z 1600-1800 litrów, bo tu mam rurkę, która gdzieś schodzi dotąd i najlepiej wtedy, jak ona jest zanurzona w cieczy, to wtedy nie robi piany. Naciągnę sobie wody, rozbełczę i widzimy się na polu. Coś tam będzie widać może. Coś tam może będzie widać. Jesteśmy już na Invigorze. Kurczę, coś się chmurzy, ale nie nadawali jakiegoś deszczu. Rosy nie ma, wszystko suche. Temperatura też dzisiaj jest idealny zabieg na... Znaczy, zabieg. Idealna temperatura, idealne warunki na zabieg, bo ma być 13 stopni przez noc, nawet nad ranem. Wczoraj była rosa i było, jak skończyłem, 6 stopni, czyli trochę słabo. Tak wygląda rzepak. Widzicie już pęd główny, zawiązane łuszczyny. Nie jest za wysoki, bo jest w pas. A widać zresztą, jak jest po ciągniku. No zobaczymy, jak tam dalej, bo tu wiadomo, z początku to z początku. Tu jeszcze jest dzierżawa. Może na tamtym kawałku będzie lepszy, co już oprawiałem. No i zaczynamy. A tutaj już mamy rzepak X-Time. Też podobnej wielkości jest jak Invigor. Na górce troszkę niższy, tutaj w dołku troszkę wyższy. Nie, może jest wyższy od Invigora. Tak średnio popatrzeć, bo mało co widać światła. Także to po tym już poznaję. Sobie teraz tutaj Muszę cofnąć do rogu, bo nie śpieszy mi się, a trzeba się przyłożyć do tego zabiegu i wykonać go w miarę dokładnie. A później widać wszystko na rogach, jak jest niedopryskane. Tutaj już w tym ciągniku, to chociaż mam stabilizację, no mówię, będę musiał chyba przerzucić ten dzielnik będę musiał przerzucić na opryskiwacz i wtedy
wtedy nie będzie problemu. Do jakiego ciągnika podczepię, bo wtedy wystarczy przewód z jakimś przyciskiem. Dobrze, cofam. Z jakimś przyciskiem i wtedy można aktywować elektrozawór z ciągnika. Nie mówiłem w jakich dawkach mieszaniny, wam tylko pokazałem na początku co stosuję. Co stosuję? Trochę obniżę, bo wysoko mam. A więc tak, do pełnej dawki Intuity, czyli 0,4, pełna dawka będzie 0,8. Do tego 0,6 Oriusa, czyli tebuconazol, 0,6 Proteusa, litra aminokwasów Agrosorb i co jeszcze? I tyle, tak? A, i siarczan. I 25 kg na 10 hektarów siarczanu, czyli po 2,5 kg. I taka mieszanina tutaj. Tutaj idzie 200 litrów wody, cieczy znaczy się na hektar. O, patrzcie jaki tutaj wyższy jest. O, tak sobie sprawdzam mniej więcej wysokość rzepaku. Jak widać światła, jak dobrze oświetla, to znaczy, że niski, jak słabo, to w miarę taki. No po deszczu się nabrał, powiem wam, bo myślałem, że będzie jak w tamtym roku, że sucho było, później w czerwcu chyba spadł deszcz, tak? I on pociągnął tą wodę za późno i poodbijał jeszcze, bo azot w glebie był, poodbijał i zaczął kwitnąć, ja nie dosuszałem i takie kwiatki były podczas po prostu, no, żółto było na dole, jak kosiłem kombajnem. O, tutaj widać też, że to w miarę to jakoś wygląda. Boję się tylko jednego, że jak będzie miał łuszczyny, będzie ciężki łan, jakieś nawalne deszcze czy burze i może go położyć, połamać w tych miejscach, gdzie jest uszkodzony przez mróz, gdzie jest popękane łodygi. One tam trochę się zasklepiły, zregenerowały jakoś, ale to nie jest pełna łodyga, ona jest pęknięta. U tatuśka to nie było, zrosło się mało, co było widać ścieżki, a tutaj zobaczcie, po 68-10 te ścieżki widać. A widzicie, kurczę, dopiero mi się przypomniało, aczkolwiek tutaj jest tylko raz dookoła i przez środek, ale kurczę, nie zapisałem sobie, muszę tam na następny kawałek pojadę na Cezario, tam jest większy kawałek, zapisać sobie ścieżki, bo jak przyjdzie w razie pryskać, no, desykować w razie potrzeby, bo ja nie desykuję, to będę widział, jak tutaj się zrośnie, to będę widział, w którym miejscu jest ścieżka, także muszę sobie zapisać ten przejazd. Dobra, widzimy się na Cezario. Tutaj już jesteśmy na rzepaku Cezario. No i sprawdzimy, wyłączymy te lampy, jak wygląda. O, coś tam widać. No nie jest wyższy od tamtych. Od tamtych moich rzepaków. O, miejscami gdzieś widać lepiej, gorzej. O, tu jest wyższy. Ale też do błotnika. Wysokością do błotnika tutaj przedniego dostaje. No i zobaczcie, jak przyjechałem, zrobiłem ścieżki.
68-10. Zobaczcie, jak już się zrosło. Widać ścieżki. U tata było ciężko tam miejscami zobaczyć te ścieżki. Także nie wytłukłem mocno dużo na tych szerokich kołach. Jakbym pewnie dzisiaj zrobił ten zabieg do żniw, by się to też w miarę zarosło, byłoby pewnie widoczne. Po tym ciągniku może być słabo widoczne, chociaż rzepak nie jest mocno wysoki, to nie zejdą się chyba te ścieżki, zobaczymy. A jeszcze raz wam pokażę, jak wygląda ścieżka po przejeździe tego ciągnika. Powiem wam, warunki no idealne na oprysk. Jest cieplutko, 15 stopni jest teraz, nie jest gorąco nawet tutaj w kabinie, a jutro jakieś nadają opady, we wtorek zobaczymy, co tam popada, czy coś w ogóle popada. No zobaczcie, tutaj mam przejechane, praktycznie nic nie przygniecione. O, tutaj widać ścieżkę. Wjazd w ścieżkę. No i przyszły tydzień ma być ochłodzenie, ma być chłodniejszy. Więc miałem się wstrzymać, ale z tego względu, że nadaje ochłodzenie i jakieś przymrozki nawet mogą wystąpić, no to zdecydowałem się, że pojadę dzisiaj i już będzie spokój z rzepakiem. Tylko teraz będę musiał jakieś okno pogodowe czy tam wyhaczyć, żeby zrobić te dwójeczki pszenicy. No i co? Mamy opryskane 7:30, także już niedużo zostało do końca. Godzina 22:37. O, to jeszcze z pół godziny pewnie i będzie po zabiegu. Nie no, to może 40 minut. Sobie zapisuję ścieżki, żeby było widać. Te płatki trochę tam lecą w spódnicę. Temperaturę pilnuję, tam nie wyskakuje za mocno. Ale i na kolektor gdzieś leci, śmierdzi i takim przypalonym bigosem trochę w tej kabinie, bo kapustą przepaloną. No i teraz jadę pod włos, to nawet nie będzie nic połamane. Powinien się ładnie do żniw wzrosnąć jeszcze, zabliźnić, jak to się mówi. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie i cześć.